Czy 40 lat minęło jak jeden dzień? No dosłownie, tak biorąc pod uwagę, że moje 40 lat też tak szybko minęło, to początków klubu pewnie nie pamiętam za dobrze, bo byłem za mały, ale będą dzisiaj na pewno obecni pierwsi prezesi i następni, którzy byli przede mną, więc na pewno będzie trochę wspomnień. I będziemy mogli się dowiedzieć, co jak się wtedy działo w naszym klubie. A proszę powiedzieć, a pan prezesem od ilu lat jest klubu? Ja jestem prezesem od 2 lat. I proszę powiedzieć, czy urodziny klubu to tak samo jak, nie wiem, pana urodziny, czy jest to moment na jakieś refleksje, przemyślenia? Jak to się ma do urodzin klubu? Powiem szczerze, że łatwiej zorganizować jest swoje urodziny na pewno. Biorąc pod uwagę, że chcieliśmy w jakiś sposób tutaj uhonorować byłych członków, którzy w jakiś sposób przyczynili się do tego, że klub istniał, że klub zdobywał jakieś laury, to jednak znalezienie po tylu latach kontaktów nawet do ludzi, no faktycznie nieraz graniczy z cudem. Z drugiej strony jakoś organizacyjnie tutaj logistycznie to opanować wcale nie jest tak łatwo, mimo że jesteśmy z miasta tu Inowrocławia i dla Inowrocławia, ale wiadomo, jakieś przepisy obowiązują, musimy się tego wszystkiego trzymać. Jakie cudeńka tutaj w zasobach klub ma? Znaczy, no tego nie widać może tak bardzo na ulicach, bo tak jak zresztą ten samochód, który tutaj widzimy, on nie jest dostosowany do jazdy po normalnych ulicach, po drogach. To jest typowo samochód wyścigowy, on nie ma nawet świateł w tym momencie. Są pościągane, żeby w trakcie jakiejś kolizji, jakiejś drobnej stuczki nie sypały się szkła na tor. Także dużo takich samochodów jest, ale właśnie w garażach, gdzieś na warsztatach, gdzie zabierane są tylko na zawody praktycznie. Tym jest trudno się pokazać na mieście. Tu akurat obok stoi też Ford Fiesta Piotra Smolińskiego. To jest znowu samochód rajdowy, czyli on ma możliwość jeżdżenia po drogach normalnych, bo w rajdach jest coś takiego, że dojazd z odcinka specjalnego na odcinek odbywa się normalnymi drogami, w normalnym ruchu ulicznym, więc samochód musi spełniać również wszystkie wymagania takiego auta, które się porusza na drodze. To Piotrek by mógł tym jeździć, no ale wiadomo, to nie są auta, które pozwalają na coś takiego, bo na pewno spalanie takiego samochodu jest dużo większe niż zwykłych samochodów. Koszty wyścigów są bardzo duże. Wyprawa na jedne zawody to jest koszt około 5000 zł. No ale jednak chyba jakaś frajda jest, skoro pan ciągle to robi. Tak, jest to pasja, jest to moją pasją, zawsze chciałem to robić i myślę, że będę to robił.